Ten pionierski suwalski program mieszkaniowy cieszył się wiosną bieżącego roku olbrzymim zainteresowaniem. Mieszkanie za remont właśnie wystartowało po raz drugi. W pierwszej edycji na 11 lokali mieszkalnych było aż 43 chętnych. Ostatecznie po weryfikacji 24 osoby spełniały warunki stawiane przyszłym najemcom. Ostatecznie jednak mieszkania wyremontowało i wynajęło tylko 8 osób. Ogółem na roboty remontowe wydały one niemal ćwierć miliona złotych. Teraz Zarząd Budynków Mieszkalnych wytypował kolejne mieszkania. Zasada jest prosta. Inwestujesz w remont, wynajmujesz lokal na preferencyjnych warunkach. Na czas robót zwalnia się inwestora z opłacania czynszu, ale za media trzeba płacić. Po remoncie i zawarciu umowy najemca zwolniony jest z obowiązku zapłaty kaucji. Najmniejsze dwa z 12 lokali mają odrobinę poniżej 20 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i są idealne dla singli, ale w ofercie znajdują się również mieszkania od 40 do aż 90 metrów. To największe wymaga solidnego nakładu przekraczającego 93 tysiące złotych. Znacznie mniej, zaledwie 21 tysięcy, trzeba wydać na przykład na trzypokojowe lokum w centrum miasta przy Noniewicza 45. Chętni będą musieli oczywiście spełnić szereg kryteriów: dochodowe, brak tytułu prawnego do innego lokalu, muszą też być mieszkańcami Suwałk. Jest też kilka innych warunków. Przyszła umowa najmu będzie zawarta na czas nieokreślony.